Witam. Tu ponownie Krzysztof Sylwanowicz. Witam w kolejnym odcinku Toku Myśli Ekstra. Więc niestety mówienie mi blokuje myślenie, a myślenie to przede wszystkim o tym, żeby wyraźnie mówić i żebym był dobrze słyszany, ponieważ znowu mam tajemnicze wieści. Tytuł odcinka to konkurencja, a właściwie rekurencja. Rekurencja, czyli rekurencja. Wyobraźcie sobie ten ławek 1 na 100. 1 na 100 i przenosimy setkę z mianownika do licznika. I w tym momencie licznik zamienia się z jedynki na 100 na 1, tylko tyle, że skalowanie tego, co jest w liczniku i całego ułamka odbywa się w ten sposób, że ten 100 na 1 przeniesiony w piętro wyżej, czyli odwrotność, podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność. Więc w związku z tym to, co się znajduje na górze, jest w takim rozmiarze, żeby było jeszcze widoczne, żeby nie było za małe, a w związku z tym, jeżeli mogłoby się zmniejszyć, ale jeżeli zmniejsza się ponad miarę, czyli robi się zbyt malutkie, to wtedy powiększa się cały ułamek. I w związku z tym widoczna pozostaje ta część licznikowa. W związku z tym, żeby licznik był zauważalny, żeby można było go jeszcze przeanalizować, to w związku z tym musi być odpowiedniego rozmiaru, ponieważ no, można przenosić tą setkę znowu o piętro wyżej, czyli do licznika tego ułamka, który znalazł się w liczniku poprzedniego powiększonego ułamka. W tym momencie jedynka wędruje sobie do góry w kolejnych piętrach. Jedynka, to znaczy jedynka od setki, czyli z całą setką wędruje do góry. Natomiast pod setką w mianowniku zostaje jedynka, czyli są coraz mniejsze ułamki. Co piętro wyżej jest mały ułamek, jest odpowiednio mniejszy. Mniejszy, bo przeniesiony z piętra niżej, czyli z mianownika poprzedniego większego ułamka. No i to jest takie podstawowe rekurencyjne zachowanie tego ułamka, co będzie potrzebne w następnych operacjach różnych innych przekształceń tego równania wielomianów. Dziękuję na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym odcinku. Krzysztof Sylwanowicz.